w tym filmie chciałem przedstawić, czy przedyskutować raczej może, rozwiązanie jednego z zadań Facebookowej Ligi Zadaniowej Olimpiady Matematycznej Juniorów. To zadanie pochodzi z weekendu 2-3 marca. No i brzmi w ten sposób, że jest dana pewna liczba naturalna n i chodzi o grę w liczby. Maciek wybiera liczbę naturalną n, no i jeżeli liczba ta jest podzielna przez 5, to dzieli ją przez 5, a w przeciwnym wypadku dodaje do niej 3 i znowu sprawdza, czy jest podzielna przez 5. No i powtarza tą procedurę i dopóki nie otrzyma liczby 1. No i zadanie polega na tym, żeby rozstrzygnąć, czy są takie liczby n, dla których Maciek nigdy nie uzyska liczby 1. W zadaniu mowa jest o liczbach całkowitych. Ja skupiłem się na liczbach naturalnych, ale okazuje się, że te same argumenty funkcjonują dla liczb całkowitych. To znaczy można do oprócz naturalnych uwzględnić jeszcze 0 i liczby ujemne. Całkowite, zastanówcie się dlaczego. No i takie zadania generalnie dobrze się rozwiązuje. Może ja się zmniejszę. O co? Cyk. O już. Takie zadania dobrze się rozwiązuje, patrząc jak to funkcjonuje. I zobaczmy, jak ta gra przebiega, jeżeli wybierzemy sobie n od 20 do 29. No dlaczego taki akurat ten wybrałem? Można wybrać dowolny inny przedział, byle był dostatecznie duży, żeby wychwycić wszystkie prawidłowości, które się w tej grze zdarzają. No i nie powinien przypadać na zbyt duże liczby, żeby ta gra się szybko kończyła w miarę, prawda? Żebyśmy zdążyli, żeby to nie trwało zbyt długo. No i też n nie powinno być zbyt małe, dlatego że no, interesuje nas pytanie, dlaczego ta gra się kończy. W związku z tym, jeśli się kończy, w związku z tym chcemy wystartować z nieco większych n, tak żeby dać szansę na to, żeby zobaczyć, w jaki sposób ona przebiega. No i stąd wybrałem akurat zakres od 20 do 29, a na przykład nie od 2 do 10, chociaż pewnie od 2 do 10 też dałoby się go wybrać. No, w każdym razie, jak popatrzymy, jak to przebiega, no to przebiega w ten sposób. Tu w tych zielonych kółkach są liczby, które się dzieli przez 5. No i 20 przez 5 to 4, jeżeli wystartowaliśmy z 20 przez 5 to 4, dodajemy 3 to 7, dodajemy 3 to 10, dzielimy przez 5 to stajemy 2, dodajemy 3 to 5, dzielimy przez 5 to stajemy 1, gra się zakończyła. Jeśli weźmiemy 21, to jest ciekawsza sytuacja, bo tak, z 21 metodą dodania 3 trójek, czyli 9, dostaniemy 30, dzielimy przez 5, dostajemy 6, dodajemy znowu 3 trójki, dostajemy 15, dzielimy przez 3, dostajemy, przez 5 dostajemy 3, dodajemy raz, dwa, 4 trójki, czyli 12, dostajemy znowu 15. No i widać, że wpadamy w pętlę, prawda? Bo wracamy znowu do tego miejsca i gra się nigdy nie kończy, tak? Czyli w przypadku 21 gra się nigdy nie kończy, no i to powinno nam zapalić się czerwone światełko. To jest jedna z tych liczb n, z których nie można osiągnąć jedynki. I teraz się tylko trzeba zastanowić, jakie to są liczby, jak je scharakteryzować. No, w przypadku 22 jest prosto, dodajemy trójkę, 25, dzielimy przez 5, będzie 5, dzielimy jeszcze raz przez 5, będzie 1. 23 dodajemy raz, 2, 3, 4 trójki, czyli 12. 35 dzielimy przez 5 jest 7, dodajemy trójkę jest 10, no i tak dalej, i tak dalej. Przy 24 znowu się dzieje coś dziwnego, dlatego że wpadamy, można powiedzieć, w ten sam kanał, co przy 21. Trafiamy na 30 i od tego momentu już jest tak samo, jak było. Przy 25 gra się szybko kończy, przy 26 się kończy, przy 27 znowu się nie kończy nigdy, prawda? Bo znowu wpadamy tutaj na 15 i 28 i 29 gra się kończy. No i teraz co wspólnego mają ze sobą liczby 21, 24 i 27? No, nie trudno się zastanowiwszy się domyślić, że dzielą się przez 3.
W związku z tym podejrzewamy, że jeśli liczba n duże, ten początkowa, dzieli się przez 3, to ta gra się nie kończy, nie ma zakończenia, nigdy nie można otrzymać jedynki. No i wnioski są takie. A dlaczego gra się kończy? No, gra się kończy, dlatego że za każdym razem, popatrzcie, kiedy my dzielimy przez 5 i uzyskujemy następną liczbę, którą można w wyniku dodawania kilku trójek, którą dzielimy przez 5, to ta kolejna liczba jest mniejsza od poprzedniej. Prawda? 20, 10, 5, tu 30, 15, już wracamy do 15, więc właśnie nie, tu nie można tego osiągnąć, tu 25, 5, 35, 10, 5, 30, 15 i dalej 15, to jest ten przypadek, kiedy nie można gry skończyć, 25 i 5, 35, 10, 5, tu znowu jest przykład, kiedy gry się nie można dokończyć, 40, 20, 10 i 5, 35, 10 i 5, a więc gra się skończy, dlatego że każda kolejna liczba, którą dzielimy przez 5, jest mniejsza od pierwszej, od poprzedniej. No a dzieląc przez 5, nie można dostać liczby, te coraz mniejszej liczby jakby kończą się na jedynce. A nie można dostać ani zera, ani liczby ujemnej, w związku z tym, dzieląc dodatnią liczbę przez 5, w związku z tym gra się musi zakończyć po prostu. To jest zupełnie dobry argument. No a teraz, co z tymi dzieleniem przez 3? No, jeżeli wybrana liczba n na początku dzieli się przez 3, to oczywiście przez dodawanie kolejnych trójek do niej dostajemy liczbę podzielną przez 3. No i jeżeli którąś z nich dzielimy następnie przez 5, to na podzielność przez 3 nie ma to żadnego wpływu, dlatego że znowu otrzymamy w wyniku tego dzielenia liczbę podzielną przez 3. No bo wyobraźcie sobie, że jeśli dzieli się przez 3, to w jej rozkładzie na czynniki pierwsze jest trójka. No i owszem, znalazła się tam też piątka. No to dzielimy przez 5, to ta piątka znika, ale ta trójka zostaje. No i w ten sposób oczywiście nigdy nie otrzymamy liczby 1, dlatego że liczba 1 nie dzieli się przez 3. Prawda? A w wyniku tych operacji zawsze dostajemy liczbę, która dzieli się przez 3. No i można na to też spojrzeć inaczej. Jedynkę można otrzymać tylko dzieląc 5 przez 5. Nie ma innej możliwości dotarcia do jedynki. No ale jeśli jako n wybierzemy liczbę podzielną przez 3, to w wyniku tych wszystkich operacji dostajemy zawsze liczbę podzielną przez 3. A 5 nie dzieli się przez 3, także nie możemy osiągnąć piątki i w związku z tym z piątki nie możemy osiągnąć jedynki. No i taka jest dyskusja rozwiązania, jak to bardzo fachowo zapisać, to już jest inna sprawa, ale moim zdaniem to są wystarczające argumenty, żeby rozwiązanie tego zadania zrozumieć.